Witamy w MultiDoFan. Dzisiaj nasi bohaterowie zmierzą się w konkursie plastycznym. Ten, kto lepiej narysuje, otrzyma fajną nagrodę. Atmosfera będzie gorąca. Zaczynamy! A gdzie jest nasza nagroda? Nagroda? A, tak, zupełnie zapomniałem. Ale nie szkodzi. Mam pomysł awaryjny. Co powiecie na gigantyczny popyt w kształcie serca? Myślę, że to całkiem fajna nagroda. Poza tym, jeśli zacznie się nim bawić, naprawdę trudno jest przestać. To bardzo wciągające. Dobra, macie minutę do narysowania go na kartce. Start! Mam pomysł, sprawię, że moja praca będzie niepowtarzalna. Wszyscy narysują serce na papierze, a ja zrobię serce z papieru. Wygląda fajnie. Muszę tylko dodać kolorów, żeby nikt nie mógł odróżnić go od prawdziwego popyta. Według mnie to wygląda jak tęczowy Bahamas. Ja nie potrzebuję pędzli. Będę malować palcami. Będzie o wiele ładniej. No pięknie! To jest to, na pewno wygram tę rundę. Nikt nie jest w stanie zrobić tego lepiej. Tak, to chyba zgrały, trudno będzie powtórzyć. Ojej, co robić? Moje serce nie wygląda jak popyt. Aha. Chyba uratuje mnie mój znaczek. Ma idealny kształt i jest w tym samym kolorze, co popyt. Muszę tylko dopasować rozmiar. Teraz jest okej. Takie serce będzie idealne. Wystarczy je odrysować. No wszystko idzie świetnie. Mam szansę na wygraną. Ale super zabawka. Ojej, zupełnie zapomniałem. Dziewczyny, czas dobiegł końca. Pokażcie swoje rysunki. Kate, no nie rozumiem, co narysowałaś. To jakieś bazgroły. A co sądzisz o mojej pracy? Mary, no nie jest źle. Ale spodziewałem się czegoś więcej. A co z Lili? Wow, bardzo mi się podoba. Lili, wygrałaś. Dlaczego? Ja też się starałam. No to Mary wygrała. A co ze mną? Ja też chcę popyt. Starałam się. No to ty wygrałaś. Albo ty. Dobra, wystarczy. Mam tego dosyć. Same zdecydujcie, kto wygrał. Mnie to nie obchodzi. Ale piękny. On jest mój. Chcę go mieć. On powinien być mój. Ciekawe, jak skończy się ta wojna. No to było ciekawe. Bardzo mi się podobało. No kiedy pojawi się prowadzący? I gdzie jest nasza nagroda? Jestem! Macie dziś wielkie szczęście. Czeka na was naprawdę fajna nagroda. Ten mały, puszysty kotek będzie waszym prawdziwym przyjacielem. Co za słodziak! On jest taki uroczy. No naprawdę przesłodki. No, myślę, że on sam o tym wie. Aby zdobyć kotka, trzeba go dobrze narysować. Życzę powodzenia. Czas, start. Czy już zaczynamy? W takim razie muszę rysować szybciej. Hej, ostrożnie! Daj spokój, nie marudź. Co mam narysować? Myślę, że byłoby fajnie, gdybym po prostu narysowała słodkiego kotka. Znam też sprytną technikę. Jedno słowo może stworzyć fajny rysunek. No, no, to naprawdę dobrze wygląda. Myślę, że ja też z tego skorzystam. Kurczę, chyba robię coś nie tak. Muszę spojrzeć. Tu mała kreska. Tu łapki. No to jest to. Nie, wyszło okropnie. To nie jest dobra praca. Kurczę, to była ostatnia kartka papieru. Trudno, będę musiał narysować na stole. Austin nigdy nie był zbyt inteligentny. Oczywiście nie dostanie kotka. Mam większą szansę, bo mój rysunek wygląda całkiem fajnie. Brakuje mi tylko mojej magicznej walizki. No tak lepiej. Z pewnością znajdę tu wszystko, czego potrzebuję. To niesprawiedliwe.
nie wolno nam używać rzeczy z zewnątrz. Dlaczego miałabym zwracać uwagę na uczciwość, skoro mam pieniądze? Za pomocą kleju i cekinów chcę zmienić zwykłego kota w kota w stylu glamour. Myślę, że nie będzie miał nic przeciwko. Teraz mój kotek jest tak samo błyszczący jak ja. Będziemy razem błyszczeć. Pozbędę się tylko nadmiaru cekinów. Ojej, co się dzieje? Cindy, to wszystko przez twoje błyskotki. Ej, fajny rysunek, pozwól mi go dotknąć. Nie, bo go zepsujesz. No to podkradnę ci słoiczek z brokatem. Bardzo chcę ozdobić mojego kotka. Złodziej, nawet nie wiesz, jak tego używać. Co tu trzeba wiedzieć? Wystarczy posypać nim mojego kota. Kurczę, chyba trochę przesadziłem. Po co w ogóle wziąłem te twoje błyskotki? Ostrzegałam cię, że to kiepski pomysł. Dobra, czas minął. Zobaczmy, kto co narysował. No, no, widzę, że się staraliście. Tak, co sądzisz o moim rysunku? Lucy, czy myślisz, że jest podobny do tego słodziaka? Nie. W ogóle nie jest podobny. To nie jest dobra praca. A ja jestem pierwszą osobą, która narysowała obrazek na stole. Dostanę plusa za oryginalność? Raczej minusa za głupotę. Puszku, nie patrz na te bohomazy. Cindy, a ty co tam masz? Zrobiłam kota w stylu glamour. Wow, to jest niesamowite. Puszek mówi, że chciałby zostać twoim przyjacielem. Cindy, gratulacje. Puszek jest cały twój. Pokocha życie ze mną. Niczego mu nie odmówię. Przynajmniej pozwól nam pogłaskać to najsłodsze stworzenie. Jeszcze czego? Zabierajcie ręce. Nie macie pojęcia o manierach. Dobrze, że Puszek trafił do mnie. Mój ołówek jest gotowy. Czeka na początek rysowania. Mój też. I ja też jestem gotowy. Ja też jestem gotowa. Rysujmy już. Skoro tak, no to czas na nagrodę. O Boże, ona nie ma oka. Co się z nim stało? Jeszcze nic, ale za chwilę je zjem. I dopiero wtedy wróci na swoje miejsce. Jak to możliwe? To tylko magiczna sztuczka. A wy już się boicie, tchórze. Chcecie się dowiedzieć, jaka tym razem czeka na was nagroda? Otrzymacie to pyszne, żelkowe oko. O, wow! Jakie ogromne! Musi być pyszne. Żeby to sprawdzić, trzeba je fajnie narysować. A macie na to tylko minutę, więc postarajcie się zrobić to jak najszybciej, bo czas ucieka. Mam nadzieję, że nie będę miała problemu z narysowaniem oka. I wiem, co mi pomoże. W mojej magicznej kosmetyczce zawsze znajdzie się coś, co mnie uratuje. Tym razem jest to paletka do makijażu. Przyda się, żeby podkreślić oko. Użyję jej też do rysowania. Wygląda całkiem fajnie. Bardzo mi się podoba. Chociaż użyję jeszcze flamastra. Przyda się też troszkę tuszu do rzęs. No już wygląda jak prawdziwe. Ale czegoś jeszcze brakuje. Myślę, że potrzebuję rzęs. Wyszło idealnie. Jestem taka szczęśliwa. Idealnie? To jest okropne. Wygląda jak z horroru. Spojrzę, jak idzie Jess. Ojej, muszę się pospieszyć. Kurczę, co ja teraz zrobię? Ołówek się złamał. Jaka szkoda, zwłaszcza, że nie mamy temperówki. I nigdy jej nie mieliśmy. O rany, co robić? Wiem, po prostu naostrzę ołówek ustami i zębami. No i gotowe. Teraz już nic mnie nie powstrzyma. Mogę w spokoju dorysować gałkę oczną. Wow!
Już prawie skończyłyście, a ja mam problem z narysowaniem koła. Może po prostu przekręcę kartkę. To jest to! To naprawdę zadziałało. To było takie proste, a ja nie mogłem wymyślić, jak narysować idealny krąg. Ojej, przepraszam, nie chciałam tego zrobić. Jak mogłaś? Zniszczyłaś mój rysunek. Zepsuję ci za to twój. Przestań się przepychać. Dobrze ci tak, a masz. Jejku, kłócą się jak małe dzieci. Spokój! Nie jesteśmy na podwórku. Przy okazji wasz czas dobiegł końca. Chcę zobaczyć rysunki. Pokażcie. Proszę spojrzeć. Suzy, nie spisałaś się zbyt dobrze. Zrobiłaś straszną pracę. Zak, ty też. Jakieś kreski. Odpadasz. No ale Jess wykonała świetną robotę. Dlatego to właśnie ona dostaje żelkowe oko. Hurra, nie mogę się doczekać, żeby je spróbować. Zobaczcie, jakie jest duże. Musi być pyszne. Czas się przekonać. Myślę, że musisz się nim podzielić także ze mną. Nie, nie muszę. Daj mi je. Mam już tego dość. Znowu się kłócą. To straszne. Rzeczywiście zachowują się jak dzieci. No zostaw, to ja je wygrałam. Ojej, gdzie jest oko? Oddajcie mi je. Ojej, to musiało boleć. I to bardzo. Dlatego nie odzyskacie już oka. Sama je zjem. Ci wózka. Wszystko przez ciebie, Zak. Dobrze wam tak. Spójrz, Monika. To prawdziwy czekoladowy burger. A ty masz coś mało apetycznego. Dlaczego niby mało apetycznego? Przecież frytki są pyszne. Zwłaszcza jeśli są różowe. Mam nadzieję, że z tymi będzie tak samo. Ej, to jest naprawdę dobre. Bardzo mi się podoba. Myślę, że wiem, co ci się nie spodoba. Twoje zęby są całe w tych różowych frytkach. Co? Żartujesz sobie? To nie może być prawda. Nie wierzę ci. Jak to się stało? To okropne. Muszę natychmiast to wyczyścić. Nie wiem, jak to zrobisz, ale myślę, że to będzie świetne show. Ten burger jest przepyszny. Smakuje. Wiem, jak popsuć ci humor w jednej sekundzie. Zamienię twoją czekoladę w bezkształtną papkę. Ciekawe, jak teraz będziesz to jadła. Co się dzieje? Dlaczego ten burger jest taki miękki? Moje ręce są teraz całe w czekoladzie. Dobrze ci tak. Nie będziesz się więcej śmiała z przyjaciółki. Chyba z przyjaciela. Te wąsy ci nawet pasują. To nie jest śmieszne. Daj mi spokój. Zagrajmy, żeby sprawdzić, która zacznie. Dobry pomysł. Lubię takie zabawy. Nie miałam wątpliwości, że wygram. Wow, ale wielki kawałek arbuza. Wygląda bardzo apetycznie i soczyście. Myślę, że zasłużyłam na taki smakołyk. Widać, że jest naprawdę przepyszny. Daj mi spróbować, błagam. Spróbować jeszcze czego? Sama to wszystko zjem. W sumie to już prawie skończyłam. Jestem zachwycona. Ten arbuz jest niesamowity. Ile ci go jeszcze zostało? Mam wrażenie, że on się nigdy nie kończy. Po prostu się nim delektuję, a ty zazdrościsz. Chyba zostało tu jeszcze trochę arbuza. I to przy samej skórce. To nie jest zbyt dobre, ale mam pomysł. Skórka będzie smaczniejsza, jeśli wycisnę na nią bitą śmietanę. Teraz to będzie naprawdę pyszne. Ale zapach. Fuu, dlaczego tak? Nawet bita śmietana nie poprawiła smaku. To nie fair. Nie przejmuj się. Teraz możesz patrzeć, jak ja jem. To przecież czekoladowy arbuz. Co może być fajniejszego niż to? Ojej. Dokładnie, ojej. Nie spodziewałam się, że tak mi się powarci. To niewiarygodne. Nie zjadłam jeszcze ani kawałka, a już jestem zachwycona.
Muszę go pokroić. Myślę, że jedzenie go w ten sposób będzie o wiele łatwiejsze i smaczniejsze. Spróbuję. Nie myliłam się, to jest po prostu niewiarygodnie pyszne. To najsmaczniejsza rzecz, jaką jadłam. Ja też chcę czekoladę. Zbyt apetycznie to jesz. Staram się. Możesz tylko patrzeć i zazdrościć. O, to boli, mój biedny palec. To przez twoją chciwość. Skoro jesteś tak zajęta swoim palcem, no to ja się poczęstuję. Nawet nie waż się go dotykać. Mam pomysł, jak mimo wszystko spróbować czekoladę. Niestety nie mam arbuza, ale mam cały talerz pestek, którymi mogę obrzucić Suzy. Łap! A, co się dzieje? Ratunku! Tak, tak, odpocznij sobie, a ja zajmę się twoją czekoladą. Miałaś rację, to jest naprawdę dobre. Mówiłam. Ej, a ty skąd to wiesz? Złodziejko, ukradłaś czekoladę. Ja? Nic nie ukradłam. Nie wstyd ci. Hurra! Cały talerz czarnej gumy do rzucia. Monika, ty co masz? Ja też mam gumę, tylko różową. Chociaż uważam, że wszystkie są bardzo smaczne. Ja zacznę. Myślałam, że będziesz gryźć po kawałku. Nie ma co sobie żałować. Lepiej zjeść wszystko naraz. Oj, chyba guma dała o sobie znać. Ale zobacz, jakie piękne balony, ale fajne. Tak, są super. Niezła zabawa. Też chcę nadmuchać takiego balona. Ale żeby to zrobić, muszę przeżyć moją czekoladową gumę. Nigdy wcześniej nie jadłam czegoś takiego. Jesteś gotowa, aby zobaczyć najfajniejszy balon w swoim życiu? No, co o tym sądzisz? Myślę, że wyszedł całkiem fajnie. Zgadzam się. Ciekawe, co by się stało, gdyby pękł. Jak myślisz? Nie ma co gdybać. Poznajmy odpowiedź. Oto co się stanie. Oprócz gumy do rzucia mam jeszcze czekoladowy koktajl. Chociaż mogliby go wlać do szklanki. Masz rację. Czeka nas kolejna pyszna runda. Sprawdźmy, która zacznie. Wygrałam. Masz dzisiaj pecha. Więc najpierw ja zaczynam. O rany, jaki słodziak. Spójrz tylko na to puszyste maleństwo. Chodź tu, koteczku. Oj, chyba jednak nie jest puszysty. Dziwne. Co on ma na sobie? Rozumiem, to czekolada. Jestem podwójną szczęściarą. Mam słodkiego kotka, a w dodatku z czekolady. Musi być naprawdę dobry. Dasz mi spróbować? Tylko troszeczkę. Spróbować? No dobra, ale tylko troszeczkę. Trzymaj. Jasne, wezmę tylko kęs. Chyba. Zatrzymaj się. Nie wstydź ci. Oddaj mi mojego kociaka. Daj spokój. Po prostu twój kot bardzo mi posmakował. Zjadłeś spory kawałek. A resztę zjem sama. Uważaj, bo zabiorę ci kotka. Gotowe, wszystko zjadłam. Nie masz już nic więcej do odebrania. Ja tylko żartowałam. Rzuciłaś się na niego jak reksio na szynkę. Nie chciałam, żebyś go zjadła. Teraz sama wyglądasz jak kot. Powinnaś zobaczyć swoje wąsiska. I co z tego? Są czekoladowe, a to znaczy, że pyszne. No dobra, to ja sprawdzę, co ja mam. To prawdziwy kotek. Miałam nadzieję, że go dostanę. Nazwę go Puszek. Jest uroczy. Spójrz, jaką ma mordkę. Mogę go pogłaskać? Nie, to mój zwierzak. Nie zrobię nic złego. Chcę tylko pogłaskać to najsłodsze stworzenie. Nie, ręce precz. Sama go pogłaszczę. To mój Puszek. Jesteś wredna. Oj, a co się dzieje? O nie, on się zsikał. Co za ohyda. Jestem cała mokra. Puszek, jak mogłeś? Masz za swoje. Brawo, Puszek. Dobrze jej tak. Dzięki temu mogę cię pogłaskać, a Suzy nawet nie będzie miała nic przeciwko. Rób z nim sobie, co chcesz. Jesteś taki wspaniały. Fu.
Wow, nigdy wcześniej nie widziałam czekoladowych nachosów. Ekstra! Pierwszy raz widzę nachosy, które są różowe. Spróbujemy. Super! Mamy też fontannę, w której możemy je zanurzyć. Ale fajnie! Nie ma nic lepszego niż różowe nachosy w różowej czekoladzie. Palce lizać. A mi się nie podoba jej kolor. Trzeba to naprawić. Co ty zrobiłaś? To okropny kolor. Nie, to najpiękniejszy kolor ze wszystkich. Dzięki temu fontanna jest o wiele smaczniejsza. Spróbuj, a wtedy zrozumiesz. Nie ma mowy. Oddaj mi fontannę, jest moja. Nie, jest moja. Chcę w niej maczać swoje nachosy. Tylko nie to! Kłóciłyśmy się i teraz żadna z nas nie ma fontanny. Mam nadzieję, że to będzie coś smacznego. Fu, zastanawiałam się, skąd ten paskudny zapach. Okazało się, że to ten śmierdzący ser. Tak, tym razem mamy pecha. Chociaż dziwne, mój kawałek prawie wcale nie pachnie. Tak, to prawda. Mój z kolei śmierdzi nie do zniesienia. Nie wytrzymam z tym zapachem. Muszę ścisnąć nos spinaczem. A co ze mną? Na mnie też czeka ten ohydny ser. Nie dam ci mojego spinacza, bo inaczej się uduszę. Radź sobie sama. Poza tym zaraz zjem mój czekoladowy ser, a ty mnie rozpraszasz. Spróbujmy. Pachnie wspaniale. Ale pyszne. Mój ser pachnie wspaniale i smakuje równie dobrze. Daj mi spróbować. Spójrz, jakie paskudztwo na mnie czeka. Zlituj się nade mną. Oczywiście, że tak. Zawsze jestem gotowa się z tobą podzielić. Ej, myślałam, że jesteśmy przyjaciółkami. Naprawdę myślałaś, że dam ci mój pyszny ser? Nie ma mowy. Sama sobie z nim poradzę. Nie marudź, tylko jedz swojego śmierdziela. Kurczę, chyba się rozchoruję, jak to zjem. Ale i tak muszę spróbować. Fu, to jest ohydne. To najgorsza rzecz, jaką w życiu jadłam. Nie tknę tego więcej. Nie, zasady są jasne. Każdy musi zjeść ser, nawet jeśli jest naprawdę obrzydliwy. Wymyśliłam, co mi pomoże. Potrzebuję syropu. Mam nadzieję, że pomoże choć trochę zniwelować zapach tego sera. Ale wymyśliła. I jak? Smakuje ci? Smacznego. Jeszcze się ze mnie nabijasz? Dam ci nauczkę. I co? Smakuje ci teraz? Za co? Wow, ale fajnie. To jest prawdziwy domek dla lalek. Marzyłam o nim, odkąd byłam małą dziewczynką. Ja też mam domek. Ale nie wygląda jak domek dla lalek. Yummy. A, jest zrobiony z czekolady, więc nie będę mógł się bawić, ale będę mógł go zjeść. A ja nie jestem głodna. Wolę się dobrze bawić, niż napychać żołądek. La, 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 la. Ale fajne laleczki. Czekolada jest pyszna. Hello. Ale zabawa też jest fajna. Mam dziwny, ale myślę, że całkiem super pomysł. Chciałbym zamieszkać w tym czekoladowym pałacu, ale muszę się zmniejszyć. Czy mogę prosić o magiczny eliksir? Żebym się skurczył. Proszę. Świetnie. Dziękuję bardzo. Teraz spełnię moje marzenie. Ciekawe, czy to naprawdę zadziała. Ekstra! Nawet nie wiedziałem, że takie mikstury istnieją. Muszę się wprowadzić do tego ładnego domku. Już czuję, jak moje wnętrzności się kurczą. Ojej! Tu się dzieje jakaś magia! Prawdziwa magia! Teraz mogę mieszkać w tabliczce czekolady, a ty nie! Mogę też spać na czekoladowym łóżku.
Chociaż dlaczego miałbym tu spać? Lepiej to zjem. Wszystko jest z czekolady i wszystko jest pyszne. Ale nie nasycę się tym kocem. Chcę więcej. Zjem to ogromne lustro. Chyba jestem w raju. Nigdy nie sądziłem, że super jest być takim malutkim. To najfajniejsza rzecz, jaka kiedykolwiek mi się przytrafiła. Mogę jeść wszystko, co tutaj jest. Ale to jest pyszne. Ojej, chyba kończy się ta bajka. Żegnaj, mój czekoladowy domku. Coś ty zrobił? Dlaczego zepsułeś mój domek? Przecież nie zrobiłem tego specjalnie. Nie kłam. Wiem, że zrobiłeś to celowo. Chociaż wiesz co, ten widok mi wszystko wynagradza. Nawet mój domek. Twoja pupa wygląda przezabawnie. To tak jakbyś dopiero co skorzystał z toalety. Co? Jak to się stało? Dlaczego mi nic nie powiedziałaś? Trzeba coś z tym zrobić. Mam nadzieję, że jest tam coś fajnego. Więc spójrzmy. O nie, to oczy! Dobra, cicho. Najpierw musimy sprawdzić, z czego są. Są jadalne! Naprawdę? Super! Ja mam czekoladowe! Ale to fajne! Też bym chciała mieć tyle czekolady. Tyle czekolady i wszystko dla mnie. Ekstra. Jestem zachwycona. Ale to jest pyszne. Może ja też spróbuję. Nie, masz swoje. Racja, mam. I bardzo lubię żelkowe gałki oczne. Ale czekoladowe też bym chciała. Chyba wiem, jak zdobyć czekoladowe oko. Jest na to jeden sposób. I po wszystkim. Teraz cała czekolada jest moja. Miała rację. Jest pyszna. No hej, Jess, jestem. Czy jest coś, co chciałabyś mi powiedzieć? Mam do ciebie kilka pytań. Dlaczego jesz moją czekoladę? Poradziłam sobie na medal. Pozbyłam się Jess i odzyskałam czekoladę. Świetna robota. Wow, nowa klawiatura. Mogę używać jej do grania w gry. Ekstra! Tylko byś grał. Ja też mam klawiaturę, ale myślę, że jest fajniejsza niż twoja, bo jest czekoladowa. Na pewno nigdy nie miałeś czekoladowej klawiatury. A ja mam. Muszę się tylko przekonać, czy dobrze smakuje. Nie tylko ładnie wygląda, ale jest też smaczna. Mam ochotę to wszystko zjeść do ostatniego kawałka. Yummy! Ale mam farta. Ja też wypróbuję moją nową klawiaturę. Można obejrzeć coś na YouTubie. Oczywiście MultiDo, najfajniejszy kanał z challenge'ami. Zawsze ich podziwiam. A teraz nadszedł czas na małą grę. Przecież głównie do tego służy ta klawiatura. O, już grasz? No dawaj, na prawo. Weź to, tak, wejdź tutaj. Świetnie, nie sądziłam, że granie w gry jest takie emocjonujące. Może pozwolisz mi też zagrać? Zrobię to tylko wtedy, gdy dasz mi czekoladę. Czekoladę? No dobra. No to trzymaj, graj. Tak, super ci idzie. Wiem, nauczyłam się od ciebie. A masz. Wygrałam, chcę jeszcze. Stój, ja zacznę pierwsza. Co ja mam z tym zrobić? Po co mi jeden but? Może jest jadalny? Nie wiem. No, trzeba spróbować. Nie. Tego nie da się jeść. Co za ohyda. Smacznego. Ciekawe, co ja mam. Ojej,
Mam większego farta niż Jess. Mój but jest ładniejszy i smaczniejszy. No i... nic, tylko że ja mogę go zjeść, a ty swojego nie. Jeśli tak dobrze smakuje, to daj mi spróbować. Jesteśmy przyjaciółkami. Nie ma mowy. Proszę, proszę. Nie, nie, nie i jeszcze raz nie. Chociaż cukierka. Albo obcas. Nie. Tylko polizać czekoladę. Proszę. Nie. Tak? To pożegnaj się ze swoim butem. Nie, co ty robisz? To było takie pyszne. To za karę, że jesteś taką chciwuską. O, przykleił się nawet kawałek czekolady. Super. Twój but jest naprawdę smaczny. Wszystko zniszczyłaś. Jeszcze więcej smakowitych czekoladowych wyzwań znajdziesz właśnie na Multidufan. Subskrybuj nasz kanał, a nic cię nie ominie.